Właśnie znajduje się przy ulicy Ordona, na kawałek dalej, dokładnie tam, powstaje nowa ulica Jana Kazimierza, po której jeździ już linia autobusowa 105. Jak tam wyglądają teraz prace we wrześniu 2024, bo prace cały czas są zaawansowane na całej długości inwestycji? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad Jana Kazimierza, gdzie prace budowlane cały czas są realizowane na całej inwestycji, zaczynając tutaj od końca przy właściwie warszawskim Bemowie, dalej idąc prosto do ulicy Ordona. I w dzisiejszym filmie dokładnie Wam pokażę, jak cała ta inwestycja wygląda, zarówno z powietrza, z lotu ptaka, jak i również prosto z placu budowy, aby zobaczyć po prostu, jak powstają nowe drogi rowerowe, czy też oczywiście nowe jezdnie. To wszystko w dzisiejszym filmie, więc wygodnie i zapraszam Was na ten kilkuminutowy materiał, jak to wszystko w tym miejscu wygląda i postępuje. Zaczynając od tego, jak wygląda cała ta inwestycja i co tu właściwie ma powstać. Ma powstać po prostu zupełnie nowa droga, nie taka stara, z kiepską nawierzchnią asfaltu, z brakiem właściwie nowych chodników, zatoczek autobusowych, małą ilością drzew w pasie drogowym. No, z tym ostatnim to może bym się nie zgodził, bo drzew trochę już tutaj było wcześniej. Brakiem drogi rowerowej i tak dalej. To wszystko oczywiście odchodzi w zapomnienie. Teraz będzie tutaj zupełnie nowy układ drogowy, zaczynając oczywiście od zupełnie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości tej inwestycji. Będzie cały czas jedna jezdnia po jednym pasie w każdym z kierunków, ale wszystkie przejścia dla pieszych teraz będą miały w tym miejscu azyle. Pomijając to, wszystkie lewoskręty zostaną na całej długości tejże inwestycji zlikwidowane, tak aby po prostu jezdnia była węższa. Dzięki czemu trochę więcej zieleni udało się wprowadzić jeszcze na tą ulicę. Oczywiście te zieleni w tym momencie jeszcze nie zobaczycie na całej budowie, ale to będzie realizowane konsekwentnie w kolejnych miesiącach, właściwie w kolejnym roku, kiedy ta inwestycja będzie się zbliżać bardziej ku końcowi. Pomijając element zieleni, oczywiście powstaje też nowa droga rowerowa. Droga rowerowa ciągnie się stąd od ulicy Ordona prawie do samego końca inwestycji, gdzie zaczął się cały przelot. Droga rowerowa tutaj przy Ordona nie będzie się łączyć z drogami rowerowymi na ulicy Kasprzaka, tylko po prostu będzie się łączyć ze samą jezdnią. Z nią i następnie trzeba będzie włączyć się do ruchu, tak jak wszyscy inni pozostali użytkownicy ruchu drogowego. Pomijając to, powstają też oczywiście zupełnie nowe chodniki wzdłuż całej tej inwestycji, wedle nowego standardu, nowej szerokości, tak aby nie było ciasno. Miejsca parkingowe też zostały zlikwidowane na całej ulicy. W aktualnym momencie nie ma tutaj właściwie możliwości zaparkowania do tej ulicy w dużej ilości miejsc. Docelowo oczywiście będą równoległe miejsca parkingowe. Natomiast wszystkie miejsca starego typu prostopadłe zostały całkowicie zlikwidowane po skosie, też zatoczki i uliczki parkingowe, które były w pasie drogowym, też zostały całkowicie zlikwidowane i w tym momencie tutaj już zupełnie nie ma pracy, tylko łącznie są miejsca parkingowe będą tylko łącznie właśnie wzdłuż samej ulicy, bo tak według ZDM-u jest najbezpieczniej. Jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, one będą dokładnie w tych samych miejscach, gdzie były mniej więcej wcześniej przed przebudową, pomijając to, że będą miały teraz nowe bariery w postaci wiat przystankowych, jak i również po prostu pełnego rodzaju peron autobusowy, gdzie na spokojnie autobusy mogą podjechać bardzo blisko pod krawędź peronową, bo są po prostu te specjalne krawężniki przystankowe. No i tak mniej więcej w założeniach wygląda ta cała inwestycja. Oczywiście pomijając to, że ZDM całkowicie zleduje również tą całą ulicę, tak by było nowoczesne oświetlenie LED-owe na całej tejże jezdni, nowe latarnie. No i tak jak powiedziałem, trochę też nowych drzew, ale najważniejsze też było to, aby po prostu pozostać stare drzewa, które w tym miejscu już były, pozostawić i żeby po prostu w tym miejscu cały czas mogły być. W ramach tej inwestycji został wyburzony, chyba z tego co pamiętam, jeden bądź dwa budynki, aby móc zmieścić nową drogę rowerową wraz z chodnikiem, tutaj właśnie gdzie teraz przeszliśmy, przy ulicy Sowińskiego, bo po prostu wcześniej nie dało się tego zbytnio w tym miejscu wcisnąć, a tu widzicie, jak już wyglądają mniej więcej te nowe przejście dla pieszych wraz z nowymi miejscami parkingowymi wzdłuż samej jezdni, które po prostu są poustawione zgodnie z aktualnymi przepisami, które po prostu przy starych miejscach parkingowych raczej nie były zbyt mocno respektowane. No i sama droga rowerowa kończy się dokładnie w tym miejscu przy ulicy Studziennej, gdzie wjeżdża później po prostu w samą jezdnię, a tutaj też po prostu ruch rowerowy będzie dużo mniejszy, bo tu po prostu na końcu jest też miejscówka do zawracania. A teraz zerknijmy, jak ta inwestycja wygląda w tym momencie.
W tym momencie na większości, właściwie na połowie tejże ulicy, mamy już ponownie ruch dwukierunkowy. Mało tego, na tym odcinku dwukierunkowym mamy już docelową nawierzchnię asfaltu, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Pomijając to, mamy też oczywiście w niektórych miejscach częściowe już malowanie ostateczne. Znaki są poustawione pionowe właściwie w większości miejsc, niemniej nie mamy cały czas oznakowania poziomego na całej ulicy, jeżeli chodzi o podwójną ciągłą, czy też pozostałe pasy, jeżeli chodzi o oznakowanie właśnie na samej jezdni. Drogi rowerowe nie są gotowe. One w niektórych miejscach mają, co prawda, pierwszą warstwę asfaltu, ale ostatnie warstwy asfaltu, z tego co kojarzę, raczej jeszcze nigdzie nie mają, więc to jeszcze będzie realizowane etapami, krok po kroku i na to jeszcze na spokojnie musicie poczekać, aby po prostu to wszystko w tym miejscu się zakończyło. Tymczasem tu możemy zobaczyć właśnie skrzyżowanie w tym miejscu, gdzie jak widzicie pojawiło się już patronowych przejść dla pieszych. Tu też widzimy, że właśnie ta nawierzchnia asfaltowa na jezdni ma już ostatnią warstwę asfaltu, a ta na drodze rowerowej jeszcze nie i tam też są realizowane jeszcze większe prace. Więc ogólnie, o ile sama jezdnia w miarę jest tutaj gotowa na tym odcinku, gdzie jest już przywrócony ruch dwukierunkowy, o tyle ta część piesza i rowerowa cały czas jest jeszcze w budowie. Bo tutaj widzimy faktycznie, że ta droga rowerowa cały czas ma różnego rodzaju studzienki potwierdzone, tam są realizowane prace. Nie ma jeszcze oczywiście żadnych nowych drzew posadzonych wzdłuż całej inwestycji, ale tutaj się najwięcej dzieje na tym właśnie skrzyżowaniu. Tutaj wszystkie wjazdy są właściwie całkowicie rozkopane. Pomijając to, jeden z wjazdów jest tylko wyłącznie jednokierunkowy i tylko wyłącznie można tutaj dojechać. Nie można już tam dalej pojechać w kierunku ulicy Ordona. Mało tego, przejazdów rowerowych wzdłuż całej tej inwestycji właściwie nie ma jeszcze żadnych wyznaczonych wedle nowych standardów. No i tak jak widzicie, dalej ta sama inwestycja właściwie się ciągnie, jeżeli chodzi o większą część zaawansowania. Budowa w tym momencie oczywiście już postępuje i widzimy dokładnie, jak to wszystko w tym miejscu jest realizowane. Niemniej całość ma być gotowa dopiero w przyszłym roku, czyli w 2025. A aktualna organizacja ruchu, która w tym miejscu jest, czyli właśnie ruch jednokierunkowy po jezdni północnej, jeżeli chodzi o odcinek tutaj bezpośrednio dalej do Ordona i ruch dwukierunkowy tutaj do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, od granicy z Bemowem, ma być utrzymane do końca tego miesiąca, czyli do końca września 2024, a następnie będą jakieś realizowane kolejne poprawki, o których będę mówić w najbliższym kolejnym materiale. Zmniejsza z tym. Oczywiście, jak już będą te informacje opublikowane, zobaczymy, czy mi się to uda opublikować jeszcze przed końcem tego miesiąca, czy jednak trochę będzie to później. Niemniej, jak widzicie, ruch jest tutaj w miarę spokojny, bo po prostu cała jezdnia jest w tym momencie zwężona, ale jak widzicie, autobusy linii 105 tutaj sobie już funkcjonują. No i to jest właśnie ta największa zmiana, która w tym miejscu się wprowadziła od ostatniego czasu. Autobusy przegubowe jeżdżą na tym odcinku, który jest dwukierunkowym. Na odcinku jednokierunkowym aktualnie żadne autobusy nie jeżdżą, nie funkcjonują, bo po prostu przystanki tam nie istnieją jeszcze. O ile są wyznaczone na jezdni, o tyle w praktyce nie byłoby jak do tych autobusów w tym miejscu jeszcze wsiąść. Natomiast autobusy przegubowe na spokojnie sobie radzą z tą ulicą i na tych małych zakrętach sobie też radzą. Przejeżdżają, więc to jest dobra informacja, że faktycznie ta cała część Odolan będzie mieć autobusy przegubowe, które w miarę często będą tutaj funkcjonować. Najprawdopodobniej już na stałe się w tym miejscu utrzyma zmiana linii 255 na linię 105. Linia 105 po prostu nie będzie jechać prosto wzdłuż linii tramwajowej na całej trasie, pomijając jej lonki, tylko po prostu będzie jechać właśnie tutaj prosto przez Odolany, aby po prostu jeszcze więcej osób obsłużyć. Sytuacja dosyć wiadoma, jakby sytuacja jest dosyć oczywista, jeżeli chodzi o to, patrząc z perspektywy ZTM-u, dwie linie autobusowe, które właściwie całkowicie się pokrywają, linia autobusowa całkowicie prawie pokrywająca trasę tramwajową, ale jednak mieszkańcy bardzo proszą o to, żeby linia autobusowa 105 cały czas była w miarę częsta i jednak pozostała, więc idealnym rozwiązaniem w tym wypadku jest właśnie połączenie tych dwóch linii autobusowych, czyli 255 i linii 105, dlatego też w tym miejscu właśnie w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast, czy to jest dobra informacja? Dajcie znać w komentarzach. Wiem, że są i osoby za, i osoby przeciw, więc jestem ciekawy, co wy o tym dokładnie sądzicie. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować właśnie kolejne fragmenty, jeżeli chodzi o te drogi rowerowe, które właśnie mają pierwszą warstwę asfaltu. Początki i zalążki nowej jezdni, jeżeli chodzi o część południową, czyli po prawej stronie patrząc z tej perspektywy. Jezdnia północna jest już gotowa i po niej ruch jest prowadzony od dłuższego czasu. Widzimy te przystanki autobusowe wzdłuż całej tej jezdni. No i przejazdy oczywiście do wszystkich posesji są utrzymane przez plac budowy, ale jakoś da się tutaj przejechać we wszystkich kierunkach. Chodniki wzdłuż całej tej inwestycji mniej więcej, pomijając odcinek Przodona, też już właściwie są gotowe. Oczywiście o drogach rowerowych tego nie mogę powiedzieć. Natomiast chodniki w miarę mają już zachowaną całą ciągłość i nie ma takich problemów, że po prostu nie ma jak przejść. Podobnie, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, one też w miarę wzdłuż całej inwestycji są rozlokowane. Oczywiście przejście dla pieszych tymczasowe w lokalizacjach już docelowych, ale cały czas są oczywiście namalowane na żółto. No i tu widzimy jeszcze właśnie brak tego chodnika po stronie południowej, bo strona południowa aktualnie w większości jest realizowana, chociaż tu jak widzicie po stronie północnej obok tego drzewa też jeszcze jest dosyć dużo realizowanych prac, bo tutaj chociażby ten cały zjazd jeszcze jest zupełnie
nie jest gotowym. Dalej widzimy nowe latarnie, które już zostały poustawione wzdłuż całej tej inwestycji w tymże miejscu. No i oczywiście również ten nowy chodnik, który jest właśnie po prawej stronie. Droga rowerowa, która w tym miejscu jeszcze nie ma żadnej warstwy asfaltu, tylko łącznie jest cała podbudowa. No i następnie widzimy pojazd budowy, który po prostu w tym miejscu wyjeżdża z części budowy. Dalej jest odcinek, który jest najmniej zaawansowany, jeżeli chodzi o elementy już takie faktycznie użytkowe dla pieszych. O ile po prawej stronie mamy faktycznie chodniki gotowe, one są z budynku obok, o tyle po lewej stronie ani przystanek autobusowy, ani droga rowerowa, ani chodnik nie są w żadnym momencie gotowe. Właściwie w żadnym etapie tutaj jeszcze nie są gotowe. Tutaj prace cały czas są realizowane. Tymczasem, jak to wszystko wygląda z dołu? Przejedźmy się całą tą inwestycją, żebyście zobaczyli, jak to dokładnie prezentuje się, patrząc prosto z widoku ulicy. Więc proszę bardzo, zaczynamy oczywiście od wjazdu do ulicy Ordona i w tym miejscu też skończymy ten cały przejazd, więc przejdziemy się całym tym odcinkiem, który jest aktualnie realizowany. Widzimy, że tutaj po lewej stronie jeszcze mamy stare betonowe latarnie, które oczywiście znikają w ramach tej inwestycji, więc one tutaj jeszcze są i straszą, ale już właściwie prawie ich całkowicie nie ma. Ruch jezdnią jest utrzymany, ta jedna jezdnia jest całkiem szeroka, tutaj nie ma problemu, że faktycznie jest jakoś wąsko i samochody się nie mieszczą, tutaj sytuacji na szczęście nie ma. Jak widzicie w niektórych miejscach, tak jak na przykład tutaj, są namalowane przystanki autobusowe na jezdni, ale one oczywiście w tym miejscu nie funkcjonują, no bo nie ma ani słupków, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, jak również po prostu autobusy wtedy nie jeżdżą. Widzimy po prawej stronie ładnie tutaj zarysowaną drogę rowerową, która jest już tam właśnie z asfaltem, jeżeli chodzi o pierwszą nawierzchnię. I tutaj był podskok i się bardzo ładnie jedzie po całej tej nowej nawierzchni asfaltowej, bardzo równiutka, bardzo ładnie zrealizowana. Faktycznie przyznam, że przejazd tą jezdnią był naprawdę całkiem przyjemny. Już pomijając to, że ja to oczywiście nagrywałem o wschodzie słońca, więc był dosyć mały ruch, dlatego też możecie zobaczyć, że faktycznie ruch samochodowy na całej tej inwestycji nie jest aż taki duży, no bo to było o wschodzie słońca, więc około godziny 6, te wszystkie ujęcia tutaj były nagrywane. Natomiast niemniej, jak widzicie, całkiem ładnie się to na całym tym odcinku prezentuje. Tutaj przejedziemy jeszcze na drogę rowerową, właściwie w tym miejscu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część tej inwestycji. Tu mamy właśnie tą jedną warstwę asfaltu, która jeszcze nie jest właśnie docelową. No i widzimy, że te studzienki w tym miejscu jeszcze wystają. Są realizowane prace, jeżeli chodzi o chodniki, jeżeli chodzi o studzienki, więc jeżeli ktokolwiek mi powie, że ten odcinek jest już gotowy, to patrząc na tą perspektywę, dokładnie widzimy, że to jeszcze jest nieprawda i w tym miejscu cały czas jest dużo jeszcze realizowanych prac. O ile faktycznie dla samochodów one nie mają większego znaczenia, no tyle dla mieszkańców okolicy, którzy po prostu tam chodzą sobie chodnikami, ma to faktycznie większe znaczenie. Tu jest cały czas ten odcinek, który jest całkowicie wywalony w powietrze i nie ma dostępu. Tu widzimy autobus szczegółowy, a następnie kolejny odcinek, który się ciągnie już bezpośrednio do samej ulicy Ordona. Kolejny odcinek drogi rowerowej, ładnie rozdzielony od części dla pieszych, gdzie widzicie właśnie tam jest nierówne kamienie poustawione, aby po prostu można było łatwiej zauważyć, kiedy po prostu się zjeżdża z drogi rowerowej, czy też po prostu jak się idzie. Następnie kolejne jakieś większe barykady, jeżeli chodzi o płotki, żeby tutaj przechodzić, wchodzić, dochodzić. Miejsca parkingowe w teorii w tych miejscach są już oddane do użytku, w praktyce po prostu mieszkańcy się parkują, kiedy już można znaleźć kawałek wolnego skrawka terenu na całej tej inwestycji. No i na dalszym odcinku widzimy zarys tej nowej całej drogi. Oczywiście jak te nowe drzewa będą tutaj posadzone, to faktycznie to będzie całkiem ładna aleja, tak samo jak na Kondratowicza, gdzie po prostu ta ulica została całkowicie gruntownie przebudowana, no i po prostu zmieniła się w zupełnie właściwie nie do poznania. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Tutaj przy okazji jeszcze możecie zobaczyć, w tym miejscu będzie znajdować się wiata i widzimy już fundamenty i wystające słupki, do których będzie zamontowana w najbliższym czasie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tejże inwestycji pojawi się za 2 miesiące. Czyli oczywiście w listopadzie 2024. No i co ważne, tak będę nagrywać do zakończenia wszystkich tych prac w 2025 roku i wtedy zrobię pełne podsumowanie tej całej inwestycji. A jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje tam na ulicy Ordona, to o tym będziecie mogli zobaczyć film najprawdopodobniej za jakieś około 2 dni, bo jutro chyba będzie film z Parku Żydańskiego, no bo w końcu też przydałoby się zobaczyć, co tam, jeżeli chodzi o jakieś inwestycje parkowe, bo one cały czas oczywiście postępują w całej Warszawie, tylko po prostu rzadziej mam czas, aby je wszystkie zmontować i Wam dokładnie pokazać, co tam się dokładnie dzieje. A takich inwestycji jest całkiem dużo. Ostatnio też pokazałem park nad południową obwodnicą Warszawy, więc tego się tutaj trochę dzieje w Warszawie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!